Witam was, moi drodzy, serdecznie w tą piękną, upojną noc w Dying Light 2 Stay Human. Idziemy do naszego Waltza. Może nie naszego, ale do Waltza, tego chama i prostaka. Dobra, bierzemy kabelki. I co? Lecimy z tym koksem, co? To lecimy. Widzicie? Waltz miał rację. Te skurwiele nas podsłuchiwały. Najpierw on, a potem dorwiemy tego pracownika GRE z Oldvilleta. Szef będzie przeszczęśliwy. Gdzie jest Waltz? Waltz? Nie potrzebujemy go, żeby się tobą zająć. O, stary dobry Frank. Taki naiwny. Ostrzega innych. Ma za długi jęzor! Prędko! Olololol, uciekamy! Won! Patrzcie, teraz będzie Legolas. Pyk! Kto jest najlepszym łucznikiem w mieście? Dobra, może nie ja. Nie udało ci się, ha. Poczekaj, ja się twoich tylko przydupasów pozbędę. O nie, ich tam jest więcej. Dobra. Was jest tu sporo. Hops. Dobra, dużego się pozbyliśmy. No i zbitamy. Staminy nie masz? Pyk. Ciebie to jeszcze rozszarpiemy. Ale czemu się wypadły dwie jednostki? Może mi się tak miał żyć? O Jezu. Te łupki. Dobra, już? Już cię blocie walne. Czym my się staliśmy? Czym my jesteśmy? Kim jesteśmy na tym Westpadole? Aiden! Aiden! Wszystko gra? Chyba tak. No, Waltza tu nie było, a oni wiedzą, że podsłuchujemy. Wiem. Wiesz? Ktoś próbował mnie ostrzec, ale było już za późno. Na pewno nic ci nie jest? Tak. Moja infekcja się nasiliła. Renegaci mówili o kimś z GRE z bazaru. Waltz też go szuka. Były pracownik GRE na bazarze? Sprawdzę to. Kto próbował cię ostrzec? No, to jest najdziwniejsze. To był Hakon. Chce się z tobą spotkać. Myślałem, że się wyniósł. No, nadal sipie. I będzie czekał na ciebie przy kościele na São Paulo Island. Podobno ma coś na Waltza. A może... może wie też coś na temat Loan. Dlaczego myślisz, że Hakon wie coś o Loan? Dlaczego myślisz, że on coś wie o Loan? Po pierwsze dlatego, że go ścigała. Ale też dlatego, że to o wiele bardziej skomplikowane. Widzisz, ostatnim razem zniknęła na tak długo, kiedy ten skurwiel ją rzucił. Skoro więc teraz milczy, martwię się, że w grę wchodzi coś poważniejszego i może chodzić o Hakona. Jak to coś poważniejszego? Jak to coś poważniejszego? Obawiam się, że wpadła na trop Hakona i że znowu chce go dopaść. Co oznacza, że może wpakować się w kłopoty. Wiesz, co czyniło nocnych biegaczy wyjątkowymi, Aiden? Prawdziwymi bohaterami. Nie chodzi o inhibitory, ani o siłę czy szybkość, jaką nam dawały. Nocnych biegaczy wyróżniało nic innego jak równowaga, samokontrola. Dlatego Loan nie mogła do nas przystać. Nie dlatego, że była za młoda. Była najszybsza, odważniejsza niż wielu innych, ale po prostu nie znała umiaru.
Porusz temat samokontroli, by dociąć Frankowi. Docinamy. O, samokontrola. To będzie dobre. Nie śmiej się, wykorzystywaliśmy inhibitory, ale one nas nie. Skupialiśmy się na sile mentalnej, emocjonalnej, a nie na fizycznych zdolnościach. To równowaga. Siła fizyczna jest ważna, ale to w jaki sposób ją wykorzystujesz, mówi o tym, jakim jesteś człowiekiem. Dlatego zdrada Hakona tak bardzo nas boli. Dobra, spotkam się z Hakonem. Spotkam się z Hakonem, Frank. Spróbuj się dowiedzieć, co z Lawan. Tylko pamiętaj, że oni też cię słyszą. Jasne, Aiden. Uważaj na siebie. Kto wie, co kombinuje Hakon. Wracam do Rybiego Oka. Powodzenia. Dobra, przelutujmy sobie ich i te szczątki, które zostały. No, witam pana. Dawaj hajsy. Dlaczego tak zmasakrowaliśmy? A, ciebie. Tobie te karwasze już nie będą potrzebne, ewidentnie. Niszczona łopata. Ile koktajli? W ogóle ile tu jest lutu? Dajcie mnie noże. Może mnie to pomoże, dajcie mi noże. Serio, obudził się we mnie poeta. Pyskowa apteczka. Brak ci inne śmieci? Ajax. No trochę ci się nie udało to, co zrobiłeś. Zapasy lecznicze, inne śmieci. Złomy, puszki. Fajnie. Dobra, tu już wszystko. Tu coś jest. Zapasy lecznicze i szapeczka. Ale widzę, że tu też jest OP ten łuk. Bez problemu ich pokonaliśmy, jakoś tam większych nie było tutaj niedogodności. Dobra. Tylko tak, mieliśmy porobić troszeczkę questów pobocznych. Mieliśmy porobić trochę questów pobocznych, ale wiecie co? Gdzie my mamy się w ogóle udać na to spotkanie? To jest garnizon. Old Velidor. A z Hakonem się musimy spotkać w tym miejscu, prawda? Tak. Dobra. To idziemy tu, bo i tak pewnie będziemy musieli się dostać do bazaru, więc... Ej, nie chciałem tego. Wal się. Zabijam cię tylko dlatego, bo potrzebuję twoich trofeum. Masz, lecę. Nie chcę umierać. Masz. Zakażenie. Jesteś zakażony na mózg. No to tu zabiłeś jakiegoś typa. Stary, ocaliłeś mi skórę. Dziękuję. To dla ciebie. Już tak się mnie nie bój. Człowieku. Wyluzuj. Ja ci krzywdy nie zrobię, no chyba, że mnie zirytujesz, to wtedy ci zrobię, ale to tylko jak mnie zirytujesz. Jakbym nie dostał punktów, na przykład, tym się wkurzył. Ale tak, to luz. Musimy zrobić też tutaj te zagadki GRE. Te zagadki, to nie są zagadki GRE. To są miejsca chyba kwarantanny, z tego to pamiętam. To by się też przydało ogarnąć. No i nie pykło. Chodź tu. Ja cię zabiję z chęcią, ale mi spadniesz. Nie! Aż tak, to mi się tam nie spieszy. Dobra, czy mamy tu coś, co pozwoli nam odlecieć? Ori nie. Więc nie będzie to problemem, jak podlecę sobie z tej strony. Oczywiście, bo przecież inaczej się nie da, prawda? Pobugowało wszystko. O, tam jest. Nie wiem, czy przelecimy na drugą stronę, a spróbujemy. Na pewno nie przelecimy na drugą stronę. Jestem niemalże pewny, że nie przelecimy na drugą stronę. Na 100% nie. Weź do góry.
Do góry. Kyle, znaczy nie Kyle, Aiden. Ale nie zamoczyliśmy ubrań. Ha, 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 ha. Ubrania niezamoczone. Weź użyj toku. Dobra, czyli to jest gdzieś tam. Dostać się możemy tutaj tędy. Inhibitorki gdzieś tu są. To nie miało nam pikać i pokazywać, gdzie mamy inhibitory? Ja tego nie zaekwipowałem, czy jak? Wykrywasz GR. A, objętych. I to co? Tak jak tutaj na przykład? Ja nie widzę tutaj nic. A wieże radiowe chyba tutaj mamy, czy nie? Stacja elektryczna. Wieża ciśnień. Wieża radiowa. No dobra, i gdzie tu są na przykład skrzynie GR? No nie widać. Nie ma ich tu. Ja ich nie widzę. Dobra. Przelecieć musimy tędy. Hakon, idę do ciebie, gnoju. Frank, kościół jest pusty. O czym ty mówisz? Hakona tu nie ma, ale chyba renegaci mieli tu obóz. Ogień jeszcze się tli. Aiden? Dlaczego chciałeś się spotkać? Bo tak, stęskniłem się. Wiem, że masz nowych przyjaciół. A co słychać u Lawan? Nie wiesz, gdzie jest? Nie. Wiem jednak, że ktoś wykańcza czołowych oficerów Williamsa. Każdy ginie od jednego bełtu z kuszy. Brzmi jak dzieło Lawan, prawda? Dobra, pielgrzymie, pora przejść do interesów. Nadal jesteś na smyczy Wolca. Dość pogaduszek, Aiden. Daj mi klucz. Co? Klucz GRE, Aiden. Dawaj go. Daj spokój, Hakon, wiesz, że to zbyt ważne. Nie oddam go bez walki. Dobra, pogadajmy z nim. Nie chcę z tobą walczyć, Hakon. Szkoda, mam gdzieś twoje zachcianki. Uratowałem cię na bazarze. O, ty uratowałeś mnie, a ja ciebie. Jesteśmy kwita. Cokolwiek myślisz, nie jesteśmy przyjaciółmi. Nigdy nie byliśmy. Teraz oddawaj klucz. Wiesz, że tego nie zrobię. Odbierzcie mu ten jebany klucz. Chodźcie, małpki. Raczej pieski na smyczy. Raz. Ej, panowie, tak to my się nie bawimy. Mamy się bawić w Legolasa? A ty co, jesteś kurde jakiś nabuzowany? Nope, not today. Dobra, aha, tu jest chyba teraz potrzebny Legolas. Hop. Szybka nawrotka. Pyk. Au. Pyk. Dobra, bo nie mam już staminy. Teraz do was pójdę, spokojnie. Tylko muszę sobie przelutować wszystko. Znajdźcie taką stronę, nazywa się... Jeb z dzidy. Umierać. O kurde, dużo was tu jest. Dalej następny.
Weź. Spadaj na bambus, zaraz mi się strzały skończył i będzie problem. O! Kolejna reklama strony. Jeb dzidy. Jeszcze ktoś? Mogę sobie tu polutować. Trochę tego lutu to wy macie tutaj. O! Kolejna reklama strony. Pyk. Po co wam to było? Czekaj, bo tu mam loot. Dobra. Ale ci tak już nie ufam, dziadu jeden. Tak ci kurde nie ufam. Czy sobie nawet nie zdajesz sprawy, jak ja ci bardzo nie ufam. Notki. Dobra, wzięliśmy notki. Nożyki do rzucania. Dobra, tego złomu nie bierzemy. Ale mnie interesuje jeszcze tutaj to. Tu było sporo łuczników. Strzały się przydadzą. Tam też coś jest. Musisz, Kakon, poczekać delikatnie. Bo ja bez lotningu to się nie ruszam stąd. O, apteczka jeszcze. Akurat jedną zużyliśmy, więc... jedną nam oddali. Do was jeszcze chyba trochę było, co? Czy nie? Nie, strzały są. 56 strzał już mamy, to luz. Wiem, że jest znacznie ich mniej. Byłem wręcz niemalże przekonany, że jest ich mniej. Dobra, Hakon, już idziemy ci wpieprzyć. Spokojnie. Dziękuję, że poczekałeś. Teraz tylko tu. W łączku. O, tu jest jeszcze jakaś miejscówka. No nie. Taki eksplor. I nic? Wszystko? Wszystko. Dobra. Już jestem gotowy na walkę z tobą. A nie, jeszcze chwila. Uno momento. Wiem, że to dziwnie wygląda. No ale się mówi trudno. Margałki, duperelki. Tu już nic nie ma, nie ma. No i co, Hakon? Tego właśnie chciałeś? Jesteś gotów mnie zabić, Hakon? Dla tego klucza? Tyle osób zdążyło już zginąć. Nie powstrzymam koła wprawionego w ruch. Ale miałeś szansę mnie zabić. Odebrać mi klucz na bazarze. I co? A jak sądzisz, młody? Obiecałeś wydostać mnie z miasta. Mieliśmy umowę. A potem na mnie doniosłeś. Ach, myślisz, że Waltz pozwoli ci odejść tak po prostu? Wiesz, co zrobił Dylanowi. I pozostałym. Tak, ale oni stali mu na drodze. Dylan go zdradził. Lukas nie chciał oddać klucza, więc... Więc go zamordowałeś! Klucz to moja przepustka na zewnątrz. Wielka szkoda, że muszę cię zabić. No nie, no Hakon, naprawdę? Jest! No dobra, jak sobie preferujesz. Sobie chyba w domu biją. No. Zamordowaliśmy ich wszystkich, rozumiem? Czy nie? Hakon! Nie uciekniesz! Możliwe, ale nie chcesz mnie widzieć. Nie jestem taki ładny jak kiedyś. Widzieliśmy twój biomarker. Nie znajdziesz mnie na czas. Chcesz się założyć, gnoju? Dobra, ale gdzie my go musimy znaleźć? Hop. To jest Hakon? Nie, to nie jest Hakon. Pyk, pyk, pyk. Łucznik. To się teraz spieprzysz. Op, chyba cię rozciąłem na pół. Chyba tak właśnie musiało być. No i ciebie też mordujemy.
Dobra, gdzie jesteś, Hakun? Obstawiam, że jesteś tu gdzieś. Nie? Nie tu? Au! Ale jestem dzidy. Umieraj. O, jeszcze został w tyłek. Gdzie jesteś, Hakun? Hakun! Hakuna Matata! Where are you? To było? Łopata. Szukaj Hakona w kościele. Gdzie ty możesz być, gnoju? Wiem, tutaj jesteś pewnie. Nie? Nie tutaj? Gdzieś na górze jesteś. Gdzieś tu jesteś, prawda? Za skrzynią? Tam jesteś. U nas nie było. Ilu ludzi zdradziłeś, Hakon? Kilian, Frank, Lawan? Dlaczego ją zdradziłeś? Frank powiedział ci o wieżowcu. Powiedział, że stchórzyłem, co? Myli się co do tego. To była samobójcza misja. A Lawan? Dlaczego ją zostawiłeś? Co? Skąd niby o tym wiesz? Odpowiedz na pytanie. Zawarłem pakt z diabłem. A ona miała własne piekiełko. O czym ty gadasz? Odszedłem, by ją chronić. Gdybym z nią został, Walt by ją zabił. Dlaczego z nim pracowałeś? Dlaczego zdradziłeś Franka? Ja wcale... Nie zdradziłem Franka. Ja próbowałem wszystko naprawić. Po akcji w wieżowcu chciałem szpiegować Waltza, ale nabrał podejrzeń. Groził zabiciem Lawan. A teraz jest za późno. Ty chcesz jeszcze pierdziel dostać, naprawdę? Weź, Hakon. Z kim ty rozmawiasz? Chcę jeszcze oszczędzić, ale... No weź, muszę? To muszę. Przykro mi, Hakon. Nie chciałem tego. Frank? Tu Aiden. Hakon nie żyje. O kurwa, nie. Wiedziałem, że tak będzie. No cóż, wracaj do Rybiego Oka. Podsłuchałem coś na temat Waltza. Kieruję się do Old Vildor, Aiden. Osoba, którą namierzył, to doktorka z GRE. Ma to związek z bazą danych? Tak. I chyba wiem, kogo chcę dopaść. Spróbuję skontaktować się z nią drogą radiową. Niestety zrobić dekapitacji na nim nie mogłem. No szkoda. Dałem mu jeszcze szansę. Chciałem go uratować. Zostawiłem go na mini HP, ale zostawiłem. To nie było tak, że to była, nie wiem, to było jakieś morderstwo z premedytacją. O nie, nie. Nigdy w życiu. Tu nic nie ma? Naprawdę? Ej, ale tu są gdzieś inhibitory. To pytanie, gdzie? Tylko pytanie, gdzie? Tu nic nie ma. O, gdzieś tam muszą być. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia dwa metry, dwadzieścia jeden. Gdzieś tu są. Obstawiam, że na dachu. Obstawiam, że na dachu. Tak, był wyżej. No dobra, opuszczamy kością, ale jeszcze po ten inhibitor wrócę. Nie, nie, tak to nie ma. Nie ma, nie może być. Daj mi ten klucz, Aiden. Przestań, Hakon. Nie jesteś w stanie walczyć.
Wkrótce się przekonamy. Racja? Hakon, pogadajmy. To nie ma sensu. Nocni biegacze nic dla ciebie nie znaczą? Nie chcesz wszystkiego naprawić? Nie ma czego naprawiać. Nocni biegacze nie istnieją. Nieważne, co Frank gada, zmarłych nie wskrzesi. Choć to piękne marzenie. Co tu się tak naprawdę dzieje? Wiem, jak zostawiłeś nocnych biegaczy. Codziennie się zastanawiam. Czy gdybym tam był, coś by to zmieniło? Czy oni by przeżyli? Wiem, że nie zwrócę im życia, ale poprzysiągłem, że wykażę się przed Frankiem i Lawan. Nie walczmy. Nie chcę już z tobą walczyć, Hakon. Ja też nie chcę. Ja też. Wiesz, jestem zmęczony. Kurewsko zmęczony. Ale jazda, co? Bałem się, że będę musiał sam surfować. Dzięki, że go dla mnie zmiękczyłeś. O, jest i mój promyczek z zabójczą kuszą. Zamknij ryj. Dobrze, że mnie nie wykończyłeś, Aiden. Inaczej byłaby wkurwiona. Lawan, jak ci się... Mam swoje znajomości. Zatrzymaj mnie, a przestaniemy się przyjaźnić. Nie zabijaj go. Zabicie Hakona ci nie pomoże, Lawan. A co ty możesz wiedzieć? Wiem o nocnych biegaczach. Frank mi powiedział. Mówił o równowadze. I odpuszczaniu. On i odpuszczanie? Odpuścił. Ty też możesz. Prawda? Lawan mówił, że chciał cię chronić. O czym on do cholery mówi, dupku? Mówił, że dołączył do Waltza, bo chciał go szpiegować. Aiden, zamknij się. Ale przestał, bo Waltz groził, że cię skrzywdzi. Pierdolisz. Wiem. Przestań kłamać! Lawan! To jest pierdolenie. Wypierdalaj stąd. Na pewno? Idź, zanim zmienię zdanie, dupku. Przepraszam. Jak się czujesz? Sama nie wiem. Chyba czuję ulgę. Jakiś spokój w końcu, ale... Powinnam go zabić. Był na mojej liście. Nadal na niej jest. No to się jej pozbądź. Ta lista to mój jedyny cel. Dodawała mi sił. Wyrzuć ją, Lawan. Myślisz, że mnie znasz? Pierdol się. Lawan, czekaj. Dostał tyle kopów po łbie i nadal żyje. Ja go tu skopałem na maksa. Oj, już wiem, jak was zbytuję na tym odcinku. Napiszę, że śmierć Hakona. O, ale to będzie git. Ale to będzie git. Gitos gracias. Dobra, czy ja mogę tędy wyjść teraz? Mogę. Coś tu jest? Nie ma. O, jest notatka. Hakon, rzeźnik, Waltz. Brawo, Lawan. Udało ci się. Tak właśnie, Lawan. Udało ci się. Pozbyłaś się listy. Teraz możesz żyć chwilą. Frank? Gdzieś ty był, młody. Czekam na ciebie w rybim oku. Wracaj tu. Tak. Od naszej ostatniej rozmowy sporo się działo. Ja pierdolę. Co się stało? Wszystko gra? Tak. Choć nie uwierzysz, co ci powiem. Lawan tam była i... puściła Hakona wolno. Co zrobiła? Tak, zniszczyła swoją listę. Jestem w szoku. Zachowaj to na później, Frank. A co z tą doktorką? Przyjdź do rybiego oka, Aiden. Wszystko ci opowiem. Wszystko ładnie, pięknie, ale to jeszcze nie koniec. Ja tutaj słyszałem te inhibitory. Oj, słyszałem was, inhibitorki, słyszałem.
Nie ze mną takie numerki. To jak się dosyć wyżej? Ramię nocno zakończona, prawda? O nie! Chodzenie w tekstury. Jak tam się dostać, cholera, no? Zaraz się spieprzę i będzie problem. Jak tam bym się wspiął? Chyba nie. O! Jest szansa. Stamina by mogła ci zacząć rosnąć. Kogo SB-ki tam wieszają? No to masz problem, stary, wybacz. Nie mam czasu, koniec odcinka i te sprawy. Dobra, chyba jesteśmy. To nie po tej stronie, co trzeba. No ja wiem, że w pobliżu, do tego się próbuję tam dostać. Jest! Dostaliśmy się. Dostaliśmy się, jest rzut. Przyczesy, inhibitor, bateria. Fajnie, fajnie. Klucz dostępu gier, No miło, miło. Bierz to. I co, i tu było wejście? Nie róbcie sobie jaj, że było tutaj wejście. No bez jaj. Naprawdę było tu wejście? Tu już nie było wejścia. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, bo do tego rzeczy nie zdążymy. Już nie zdążyliśmy. Prawda? Już nie zdążyliśmy? Nie. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Harmonogram, jak i Discorda macie w opisie albo w tej wstawce, którą widzieliście jakieś pewnie 2 minuty temu albo minutę. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.